Dzisiaj zaczynamy naukę z Timmy'em. W pierwszej kolejności o robimy w aplikacjach, tworzymy IntelliJ. Okno pojawia się, jedziemy dalej. Mamy taką zakładkę automatycznie. W pierwszej kolejności okno pojawia się. W pierwszej kolejności okno pojawia się. W pierwszej kolejności projekt robimy w aplikacjach, tworzymy z IntelliJ. Okno pojawia się, jedziemy dalej. Mamy taką zakładkę automatycznie. W pierwszej kolejności zaczynamy dziś naukę. Aplikacja generuje projekt na wygenerował się. Otrzymujemy takiego właśnie rara. Odpalam IntelliJ. Ma wersję Community i Ultimate. W pierwszej kolejności projekt robimy w aplikacjach, tworzymy z IntelliJ. Okno pojawia się, jedziemy dalej. Mamy taką zakładkę automatycznie. W pierwszej kolejności projekt robimy w aplikacjach, tworzymy z IntelliJ. Okno pojawia się, jedziemy dalej. Mamy taką zakładkę automatycznie. W pierwszej kolejności okno pojawia się. W pierwszej kolejności okno pojawia się. Dzisiaj będę się posługiwał wersją i właściwie w całym tym kursie będę się posługiwał wersją Ultimate. Jeżeli masz możliwość skorzystania z tej wersji, no to świetnie. Natomiast jeżeli nie posiadasz dostępu do wersji Ultimate, no to możesz również skorzystać z wersji Community.